Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies. Moi kochani, pod poprzednim odcinkiem wbiliście 1100 lajków. Niestety nie wbiliście 2500, tak więc na razie Hadesiaka nie będzie na odcinku, będę tylko ja. Tak więc standardowo, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1000 lajków, od razu nagrywam kolejny i już jutro go możecie zobaczyć u mnie na kanale. Tak więc polecam zostawić tego lajkacza w górę, łapeczkę w górę, czy jak kto woli to nazywać. I lecimy sobie dalej. Zagramy sobie dzisiaj event oczywiście na starcie, żeby nie było. Ja tylko przypominam, że w opisie znajduje się darmowe ciastko na G2, jakby ktoś chciał, i z kodem Admiros 3% zwrotu. Tak więc wiecie, bo możecie sobie skorzystać z tego. Dobra, gramy sobie event. Ja już go sobie tutaj rozpocząłem. Tyle, że musiałem jeszcze raz nagrać odcinek, bo coś tam ze wstępniakiem miałem problem. Tak więc lecimy. Zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. Okej. Nie czaję, czym jest ten słonecznik. To jest jakiś agresywny słonecznik. Pierwszy raz widzę takie rzeczy. To jest dla mnie nowość. Okej. Jakieś agresywne... Obstawiam, że to są słoneczniki, które... Nie, ja nie wiem w ogóle. To jest dla... Okej, dobra. Dają słońca, ale rzadko. Dobra. Ciekawe, czy ty coś bijesz. Nie mam pojęcia, co robią te rośliny, tak więc wszystko robię tu po omacku. Wy musicie bić. Dobra, szczypiesz, dobra, okej. To mi się podoba. Okej, w ten sposób to działa. Dość ciekawie, muszę przyznać. Ustawimy jakąś ścianę. Jak się przebiją przez ścianę, to wpadną w minę. To jest dobra taktyka, good tactics. A ty co robisz? Nie wiem, cokolwiek, może chociaż zaatakujesz jakoś dobrze. Zasmradzasz zombiaków. Aha, i bardzo ich spowalniasz. I to w sumie tyle, co robisz. Okej. Mamy sporo słońca, tak więc chociaż tyle. Potato mine. Tutaj możemy umieścić gdzieś potato mine'a. Oczywiście będziemy umieszczać tutaj. Ty kosztujesz zero. Ja ciebie bez problemu mogę spamować. Takie mam wrażenie. Więcej słoneczników. Ciebie umieścimy tutaj. A ciebie umieścimy tutaj. Jejku, co to jest? Kim ty jesteś? Zombie jakiś wielki. Jejku. Potato mine. Nie, bo zostanie zniszczone. Co ja zrobiłem? Źle użyłem. Za duży chaos. Co tu się dzieje? Za dużo zombiaków. Nie ogarniam tego. Dobra, masz tutaj ziemniaczka. Nie wiem, czy uda mi się to ukończyć. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wygląda to zbyt dobrze, tak wam powiem. Dobra, ciebie i użyjemy na tobie szczyp. Dobrze, pokonany. Zombiak pokonany. Bardzo dobrze. Bum. Nie możesz. Nie przejdziesz. Kolejne idą. Jesus, ile ich tu jest. Tamten już przechodzi. Obrona. Cokolwiek. Więcej słoneczniczków. Okej, jedna kosiarka już poszła nam. Co tu się dzieje? Jaki chaos. Jeden wielki chaos. Ja chyba tego nie zrobię. To jest za wcześnie dla mnie na jakieś tutaj eventy. Za wcześnie. Przynajmniej nie na takie skomplikowane. Halo. Tutaj. Dobra, użyjmy na ciebie. Potato mine. Mam nadzieję, że się aktywujesz. Okej, od razu się potato mine aktywowało. Dobra, słońce. Okej, jakaś obrona by się przydała tutaj. Ciebie weźmiemy. Zasmruć ich, proszę. Dobra, na razie idzie bez tragedii. Nie ma takiej tragedii. Nie jest źle. Na ciebie. Robimy zmasowany atak. Ojej, chyba dałem radę. Nie kompletnie. O! Dziękuję, udało się to zrobić. Jaki to był chaos, ja w ogóle nie wiedziałem, co niektóre roślinki robią. To jakiś słonecznik agresywny, what is going on? Dobra, otwórzmy sobie te 3 i 1000 końców, no okej, spoko, ale całkiem przyzwoicie, muszę przyznać. Czy jeszcze jedną pieniatę mogę otworzyć? Niestety nie mogę. Okej, trzeci dzień zrobiony, jeszcze czwarty i na piątym dniu będzie coś ekstra. Play again? Nie! Nie chcę grać jeszcze raz, zdecydowanie to nie jest to, co chciałbym zrobić. Free gems. Okej, dobra, chyba możemy sobie standardowo polecieć dalej troszeczkę. Tu będziemy mieli głowę.
Dobra, poziom 10. Uff. Jak ja się po prostu tutaj wystraszyłem tego wszystkiego. Chciałbym być równo na kamerce, tak więc o, tak sobie usiądę. Dobra, zaczynamy. Okej. Okay. Zwykłe zombiaki, dobra. Gravebuster, on nic nie kosztuje. Groszek, ty, ciebie weźmiemy, ciebie i w sumie... Czy potrzebuje coś do niszczenia grobów? Nie potrzebuje, weźmy lodową sałatę. Chociaż potato mine mógłbym wziąć, czemu by nie? Potato mine jak najbardziej spoko, może się przydać, tak szczerze mówiąc. Tylko muszę to jakoś sporytnie zrobić, żeby po prostu nie popsuć tego wszystkiego. Plant. Dobra, okej, dobra, w sumie mogę tutaj cię postawić. Na spokojnie, zbieramy. Słoneczniczki tutaj. I energii. Potrzebujemy na razie więcej energii. Zombie coming. To mnie raczej nie interesuje. Groszek. Tu będzie groszek, na pewno. Na pewno potrzebujemy dwa rządki słoneczników, bo one... Tutaj te słoneczniki już nie dają mi takiego boosta, jak na początku. Więc trochę smutek. Tu idzie kolejny. Dobra, 50. Stawiamy tutaj. Aha, bo ty w groby bijesz. O kurczę, to może być mały problem, szczerze powiedziawszy. Tylko muszę to umiejętnie zrobić. Umiejętnie to rozplanować. Na przykład dwa groszki tutaj umieścić. Jak tylko ten grób zostanie zniszczony, to od razu... Nie, muszę tu jednocześnie kwiatki ten stawiać. Tak, żebym jeszcze zdążył... Kurczę. Dobra, chyba jeden groszek tutaj ucierpi nam troszeczkę. Jejku. Poziomy są coraz... Dobra, on chyba umarł. Dobrze, bardzo dobrze. Więcej słoneczników. Groszek. I tu już jest od razu... Ej, ten Gravebuster by się naprawdę teraz przydał zamiast Potato Mine. I to bez kapi, co nie? Dobra, mamy dwa rządki. Pyk. Dobra, ciebie musimy tutaj już postawić. Bardzo mi przykro. Lodowa sałata. Nic nie kosztuje, więc... Warto będzie ich trochę przymrozić tutaj co jakiś czas. Dwa rządki groszków. Potem ustawimy potato mine. To będzie całkiem dobre rozwiązanie. Albo rządek groszków, rządek tego. Dobra, w sumie to aż takiego dużego znaczenia nie ma. Byleby coś postawić konkretnego. Dobra, musimy go spowolnić. Jeden groszek sobie tutaj na pewno nie radzi. Potato mine. Ziemniaczka stawiamy, dobra, zombiak zamrożony. Okej, okay, spoko, idzie całkiem przyzwoicie. Drugą sobie tutaj robimy taką jakby zasłonę z tych ziemniaczkowych min. Mamy bardzo dużo, więc mogę ich tutaj spowalniać. Mogę robić takie numery. A huge wave is approaching, no to nieźle. Jesus. Nie wiem, cokolwiek. Dobra, tu stawiamy, żeby nie mogli się przebić. Dobra, tu na pewno chciałbym użyć podwójnej armii, żeby zniszczyć was. Okej. Okay. Lodowa sałata na pewno tu leci. Postawimy jakiegoś groszka i tu ciebie postawimy. Halo, nie zabieraj mi słońca, złodzieju. Niedobrze. Proszę nie kraść. Dobra, potato mine, ciebie tu. No i okej, w sumie mamy już tak zrobioną obronę. Pikacz taktyczny, oczywiście nie mogło się obyć bez tego. Pyk. To zdecydowanie chciałbym tutaj użyć. I lodowa sałata. Dobra, idzie całkiem spoko. Takie odnoszę wrażenie. Nigdzie mi się tutaj nie przebijają na razie. Więc chyba jest, jest chyba okej. Takie mam wrażenie. I jeszcze ciebie postawimy tutaj w obronę. Dobra, i okej, dobra, i to tyle, co mogę zrobić. Chyba nic więcej tutaj już nie powinienem. Chyba, że jakąś lodową sałatę tu postawimy, ale kurczę, nie mogę jej tu postawić. To jest największy problem. Dobra, gdzie idą zombiaki? Ulepszenie. Tu się tu przebijają straszliwie. To mi się nie podoba i to bardzo. Czy oni stawiają nowe nagrobki, czy mi się wydaje? Tutaj to miny już nawet nie działają na nich. Kurde. Dobra, jeszcze gdzieś mogę użyć. Tu mogę zrobić, tak. Potrzebujemy tego, żeby się tutaj poprzebijać. Potrzebujemy ciebie oraz, nie wiem, ciebie ziemniaczka, bo sałata w sumie może być. Zamrozi, okej, dobra. I daliśmy radę, chyba na to wychodzi. Ej, ten poziom już był naprawdę taki hardkorowy, że tak powiem.
Nie było tak lekko, jakby się mogło wydawać. No ale okej, to już są ostatnie podrygi ich. Okej. Uff, dobra. To był naprawdę ciężki poziom. Nie wyobrażam sobie, co będzie dalej. W sumie nie używałem nawet zdolności. Co też mogłem zrobić? Mamy sporo kasy, ale kurczę, nie chcę jej jakoś marnować. Przydałoby się poulepszać te nasze roślinki trochę, żeby szybciej tutaj działały. Bum. Dobra. Grave Buster by się w sumie przydał zamiast Potato Mine'a, tak mi się wydaje. No i dostaliśmy hajsu trochę. Okej. Okay. Jak najbardziej mi się to podoba. I za każdą kosiarę również hajsik wpadł. Okej. Okay. Unlock Bong Choy. Jeszcze 3 levele. Jakieś odblokujemy sobie. Bong Choy. Coins, coins, coins. Okej. Okej. Dobra, jest tutaj nasz aut. Cody Sebe is unlocked. Win, otherwise you risk destroying reality. Wow, nie możemy zniszczyć rzeczywistości. Dobra. Spoko. Survive the zombie attack with the given plants. Okej. Okay. Dostaniemy jakieś kwiatki. Na to wychodzi. Okej, okay, w ten sposób. Okej, okay, spoko. Możemy to zrobić. Nie widzę problemu. Takie dostałem. To oczywiście standardowo słoneczniki. W ogóle to są podwójne słoneczniki. Jejku. To wygląda spoko. Raz, dwa, trzy, potato mine, lecisz tu. Nie wiem, czy opłacało mi się w ogóle tego potato mine'a tutaj stawiać. Ten zombiak zniszczy to. Chyba, że postawię tutaj taką ochronkę. O, podwójny słonecznik, równa się podwójna moc. Dobra, ty powoli sobie go tutaj zjadaj. A ja postawię jakiegoś groszka taktycznego już teraz, w tym momencie. Albo i nie w tym momencie. Dobra, jeden słoneczko, dwa słoneczka. I taktyczny groszek. Bum. W sumie te podwójne mogę już stawiać, bo albo i pojedyncze. I tam, gdzie nie, gdzie podwójne, tak żeby nie tracić tutaj hajsu. Potato mine jakiś. Kolejny groszek. W sumie mogłem go postawić troszeczkę wcześniej. Kurde, to by się bardziej opłacało. Ale dobra, trudno. Trudno się mówi, jakoś to przeżyjemy. Jakoś to musimy przeżyć. Okej, okay, ciebie mogę w sumie tutaj, czemu by nie? Zaraz dostanę kolejny jakieś. No bo ty bijesz wszystkich, to jak najbardziej spoko. Bum. Okej. Okay. Potato mine oczywiście tutaj leci. Groszek leci tutaj. Dobrą taktykę trzeba obrać. O nie, 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 nie. Co tu się wyprawia? Halo. Proszę stąd odejść, panie zombiaku. Przeszedł. O-o. No to mamy chyba problem. Skoro przeszedł. Będzie mały problem, będzie mały problem. Trzeba działać szybko, ale nie aż tak. What the fuck? Dobra, użyłem już tego, bo zamotałem się, co kompletnie popełniłem jakieś głupie błędy, co nie? Dobra, teraz ciebie trzeba tutaj. Potato mine. Więcej tutaj trzeba obrony jakiejś zrobić. Więcej dipsów tutaj nastawiać. Okej. Okay. Pyk, a huge wave, już huge wave nadchodzi. Nie, tylko nie to. Dobra, już bez potato mine'a. Tu jeszcze możemy coś zrobić. Tu możemy potato mine'a w sumie wstawić. Jak się tylko przebiją, to zostaną automatycznie zniszczeni i taki będzie ich marny los. W sumie mogę zrobić sobie podwójną obronę z tych, z orzeszków. W sumie czemu by nie? No to nie głupi pomysł, tak sobie teraz myślę. Dobra. Chociaż mi zabierać światło, to mi raczej za dużo szkody nie zrobisz tym. O! Dobra, i na pewno chcemy to użyć tutaj, tak. Żeby roztopić lód. Dobra, go orzeszki, podwójna ochrona, jeżeli chodzi o orzeszki. Po prostu jesteśmy uzbrojeni po zęby. Gdybym chciał. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, chyba źle. Dlatego też tu jest niebezpiecznie, bo chcą się przebić. Jeszcze huge wave, no to świetnie. Najlepiej na świecie, ale kurczę, nie mogą się przebić, to mi się podoba. To mi się podoba, że nie mogą się przebić tutaj przez moją niezniszczalną obronę z dwóch rzędów orzeszków. A, nie zabierzecie mi tutaj tego.
Jest listek, super. Tu bym chciał. Ojejku, ile ich tu teraz leci. Jesus. No, chcieli mi tutaj zniszczyć. Dobra, postawimy tu orzeszka. Orzeszki na propsie jak najbardziej. Groszek został zjedzony. Dobra, ale potato mine wybuchnie na pewno. Bum. Spoko. Przydałby się jeszcze jeden orzeszek, z tego co widzę. Chociaż w sumie, myk, myk, myk. Zrobimy to tak. Okej, nawet nie wiem, czy się opłacało, tak prawdę mówiąc. Chyba nawet nie. Potato mine. Dobra, jest spoko. Obrona nam tutaj wyszła. Na to wychodzi. No i daliśmy radę. Pokonaliśmy kolejny poziom. Dostaliśmy głowę. Ho, ho, ho. To sobie wam otworzymy. Tu, 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 tu. Bong choy. Spoko. Jak najbardziej mi się to podoba. I zobaczmy, co jest w środku. I uwaga. 3000 hajsu. Spoko. Na pewno się przyda. 4 razy ulepszenie do słonecznika. Pyk. Jeszcze troszkę brakuje. Tap to collect. Dobra, ziemniaczka możemy sobie ulepszyć. Potato mine. Mi się wydaje, że to jest taki zgniły ziemnior po prostu. Ten potato mine. Dobra, exit to map. Musimy sobie wrócić, troszeczkę ulepszyć te nasze rośliny. Jednak one potrzebują tutaj jakichś ulepszeń. Tu w ogóle możemy zasadzić sobie, to też zrobimy. Dobra, zasadźmy jakieś roślinki. Pyk. Sporo mamy tych plantów, więc warto będzie je wszystkie tutaj zasadzić. Zobaczymy, co z nich wyrośnie. Okej. Okay. Bum. Minus 45 minut. No i poszedł spać już teraz, niestety. Smutek. Okej, okay, to na razie mnie nie interesuje. Nawet nie wiem za bardzo, co to jest. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Wy lubicie pisać komentarze, więc na pewno coś mi tutaj napiszecie jeszcze. Książka, to jest to. Okej, okay, czy mogę coś tutaj ulepszyć? Ej, nie mogę nic ulepszyć. To jest ciekawe. Nie mamy żadnych tutaj ulepszeń. Pay to win, tak zwane, co nie? No dobra, więcej tu już nie ma takich jakichś roślinek, więc spoko. Myślałem, że sobie coś ulepszę, ale jednak jak widzicie, no niestety, ale jednak nie. Dobra, poziom 12. Tu zdobędziemy tego ziomeczka, może się uda. Musiałbym przejść 12 i 13. Zobaczymy, jak trudny będzie właśnie ten poziom. Jeżeli będzie trudny, no to smutek, co nie? Uuu, ile grobów. Dobra, ciebie. Weźmy grave tego i jeszcze jedną mogę tylko wziąć, kurczę. Coś na spowolnienie, czy może jakąś lodową sałatę bym wziął? Czy ciebie? Ciebie wezmę, tak się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie. Nie potrzebujesz takiego bardzo spowolnienia, a groby jednak przyda się niszczyć. Dobra, let's rock. Ready, set, go. Dobra, jeden słoneczniczek. Trzeba te wszystkie groby poniszczyć i to jak najszybciej. Drugi. Nie mam tych podwójnych, to też smutek. Dobra, żeby szybko cooldown zszedł nam tutaj. Dobra, zombie już jakiś tu jeden idzie. Ale my się nie damy tak łatwo. Dobra. Grave. Myk. O kurcze, nie! Najgorzej na świecie. Pomyliłem, kurczę, postawiłem tutaj groszka. No nie. Dobra, niszczmy te groby czym prędzej. Potato mine, może tu jakiś potato mine siądzie. Give me groszek, boom. Dobra, początek jest całkiem spoko. Tych grobów sobie tutaj mogę bez problemu naniszczyć. Głównym moim celem oczywiście będzie. Okej, okay, spoko. Potato mine jakieś tutaj. Groby trzeba przede wszystkim poniszczyć. To jest to. To jest to, co nam jest potrzebne teraz, aktualnie. Dobra, słonecznik. Jeszcze jednego tutaj. Troszeczkę taką zamianę zrobimy. No ale trzeba będzie coś takiego zrobić. Jeżeli chcemy tutaj jakoś fajnie zadziałać. Przede wszystkim potato mine trzeba chronić. Bum. Niszczmy grób. Oko. Halo, proszę mi nie kraść światła. Złodzieje. Kradną światło. Niedobrze. Czym ty jesteś? Jesteś jakąś mumią najgorszą. Wynocha mi stąd. Ojej, tu nic nie ma. Tylko nie to. Dobra, ziemniaczka stawiamy, czy orzeszka stawiamy tutaj.
O nie, już wielka fala nadchodzi. Za szybko. Ja nie jestem jeszcze gotowy na to. Nie jestem jeszcze gotowy, halo. Moja obrona nie jest jeszcze pełna. Dobra, chyba sobie damy radę, takie odnoszę wrażenie. Nigdy nie wiadomo, co nie? Kurczę. Trzeba tu chronić. Jakoś potato mine'a. Te potato mine'y trzeba ich jak najwięcej tutaj stawiać. Okej, dobra. Idzie całkiem z... powiem, że spoko. Nie wiem, czy spoko w sumie. Tu atakujecie, tu atakujecie. Jeszcze mi tutaj Facebook dzwoni w tle. To idealnie, że tak powiem. Dobra, atakuj. We wszystkie strony. Potato mine. I ziemniaczka tu stawiam przed potato mine'em, żeby się zdążył naładować. Bum, bum, bum. Tu są dwa potato mine'y. Przyspieszmy w ogóle tutaj. Atak. Bum, bum, bum. O kurde, ale tu się dużo rzeczy dzieje na ekranie. Strasznie dużo, za dużo. Dwa potato mine'y straciłem. Tylko nie to. Tylko nie to. Dobra. Ej, ale dobrze się bronimy, bo te potato mine'y jednak robią swoje. Jezus, jeszcze wielka fala, nie teraz. Nie teraz, wielka falo, nie chcę. Nie. Proszę. Nie wiem, co robić, nie wiem, czego używać. Tornado jeszcze, Jezus. Dobra, gdzie się przebijają? Gdzie jest najgorsze miejsce, gdzie się przebijają? Ziemniaczki, orzeszki, szybko, potrzebuję was, wszystkich. Dwa razy potato mine, to tam się nie przebiją. Bum, bum, jakąś roślinkę dostałem, pyk. Jezus, co tu się dzieje? Za dużo wszystkiego. Mumia jeszcze tu idzie, a ja nie mam czym przyspieszyć. Dobra. Chyba dajemy radę sobie jakoś. Dobra, chyba daliśmy radę. Tak, udało się. Jezus, co to był za poziom? Co to był za poziom? Jakiś strasznie, strasznie trudny. Nie wiedziałem, co tu robić. Nie wiedziałem w ogóle, co tu się dzieje. Dobra, piramidę dostaliśmy. O! Okej, Okej. No to taco salad. Okej, to nie jest sałata. Co będzie, co to? Okej. Survive level after level of escalating zombie attack. Test your skills in the endless zone. Pyramid of Doom. Czyli nieskończony poziom? To mi się niezbyt podoba, że tak powiem. Nieskończony poziom to brzmi jak coś super trudnego. Pyramid of Doom is available. Dobra, chyba zrobimy sobie tą piramidę w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, że to będzie akurat, jeżeli chodzi o to. Bo później zrobimy sobie w następnym odcinku piramidę i tego sobie odblokujemy. Jakiegoś, to jest chyba pan Broku. Albo nie wiem, co to jest, taki dziwnie wygląda. No ale dobra, co możemy jeszcze zrobić? Mogę sobie coś ulepszyć? Chyba nie. To jest najgorsze. Dopiero na mapie będę mógł. Właśnie. Co do tej mapy, to jest tutaj sporo światów. Też pisaliście mi, że jakieś klucze mam, coś tam i że mogę odblokować poziomy. Zaraz sobie to sprawdzimy. Weźmy na przykład Pirate Seas. Piracka mapa. Okej, mogę tutaj pograć i nawet sobie odblokować. O, unlock. 9 kluczy mam, więc mogę sobie 9 światów odblokować, tak? Chyba coś takiego, sprawdźmy. Wild West. Okej, unlock. Bum, odblokowane, okej, spoko. Czyli najróżniejsze światy możemy sobie tu odblokować. Ja wiecie co, wyczuwam milion odcinków z tej gry. Naprawdę, będziemy grali dopóki nie przejdziemy całej. Bo gra się naprawdę, naprawdę kozacko. Tak więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. My już kończymy w tym miejscu, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał z Plants vs. Zombies 2. Oczywiście link znajduje się w opisie, gra jest darmowa na telefony, ja jej nie reklamuję, nie płacę mi za to, tak więc możecie sobie pograć. Zresztą chyba każdy zna Plants vs. Zombies, tak więc tutaj raczej nie będzie problemu. To tyle w tym odcinku, nie zapomnijcie wbić 1000 łapek w górę, jutro już będzie kolejny odcinek i to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!